Na 24. sesji Sejmiku Wojewódzkiego Polskiego, która w dniu dzisiejszym odbywa się w Chojnicach, Centrum Edukacyjno-Wrażeniowym. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości. Bardzo serdecznie witam pana ministra Marka Biernackiego, pana marszałka, zawsze tak tytułuję, pana marszałka, europosła Jana Kozłowskiego, którego pana starostę Stanisława Skajle, starostę Jana Kozłowskiego, pana burmistrza miasta Chojnic, pana Arsenusza Christela, pana przewodniczącego Rady Miasta, Rady Powiatu, tak? A widziałem, pana Roberta Skuczewskiego, przewodniczącego Rady Chojnickiego, pana burmistrza Brust Witolda Osowskiego, panią burmistrz Czerska Jolantę Pierek, pana burmistrza Czarnego Piotra Zaborowskiego, pana wójta Konarzy, pana Jacka Warszmińskiego. Proszę państwa, pan wójt gminy Chojnice, gdzie jednak miał inny obowiązek w zastępstwie, jest pani sekretarz gminy Chojnice, pani Stefania Majewska-Kitowska. Witam wszystkich przybyłych samorządowców, media, witam dyrektorów departamentów i urzędników Urzędu Marszałka Samorządu Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego. Punkt 5. Urząd obrad, wystąpienie pana starosty Stanisława Skajle, starosty Chojnickiego. Proszę bardzo. Szanowni państwo, jako przedstawiciel władzy powiatu urzędowskiego, którego jestem gospodarzem tego wieku, gminy samorządowców powiatu chojnickiego, mam zaszczyt powitać państwa, co by to chciał przypowiedzieć w Kulach Chojnickich Płynnych. Jednak dziś, gdy patrzymy na ten budynek, można odnieść wrażenie, że przymiotnik zabytkowy w odniesieniu do tych płynów pozostał jedynie w rejestrach konserwatorskich. Dziś bowiem historyczny moment, bo 24. sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbywa się po raz pierwszy w naszym powiecie. Najciekawszy obiekt w mieście i regionie, czyli Centrum Edukacyjno-Wrażeniowe, które powstało w wyniku rewitalizacji kompleksu budynków po dawnych chojnickich młynach. Zatem witam na gościnnej chojnickiej ziemi. Pan przewodniczący w zasadzie wszystkich wymienił, a ja chciałbym serdecznie przywitać pana przewodniczącego, pana marszałka, radnych, posłów, a wśród posłów mamy pana posła Marka Biernackiego, zasłużonego dla powiatu chojnickiego, pana Stanisława Ranczyka, który w zasadzie na co dzień odbywa w naszym powiecie. Bardzo się z tego cieszymy. Witam też wszystkich gości, na media, wszystkich uczestników dzisiejszej sesji. Jako starosta chojnickich cieszę się niezmiennie, że obrady sejmiki właśnie odbywają się w sercu powiatu i w Chojnicy, który stanowi południową granicę województwa pomorskiego. Przyznam, że w trakcie zmian terytorialno-administracyjnych po wpisaniu powiatu chojnickiego w strukturę województwa pomorskiego wśród samorządowców zwróciły się obawy o marginalizacji południowych krańców województwa. Jednak dziś wiem, że te obawy okazały się zupełnie niebezpieczne. Dzięki staraniom, ale oczywiście chciałbym dziękować panu marszałkowi Janowi Kozłowskiemu, panu wicemarszałkowi, pan Koły Wierzowskiemu, powiem kolejnemu marszałkowi, panu Mieczysławowi Stylko, który dzisiaj tu ma się z obecnym zarządem. Zauważyli, że Chojnice nie są zaściankowym terytorium. Dzięki temu możemy się rozwijać, jesteśmy pełnoprawnym członkiem województwa. Szerokie perspektywy i możliwości rozwoju, które bardzo aktywnie i efektywnie wykorzystujemy. Czujemy się integralną i ważną częścią województwa pomorskiego,
mam nadzieję, że nie dosięgnie nas żadna reorganizacja podziału terytorialnego województwa w naszym kraju. Powiat Chojnicki leży na pograniczu takich regionów kulturalno-etnograficznych jak Kaszuby, Borki Polskie, Krajna i Kocieli. Historycznie region ten należy do Pomorza, a Chojnicę nazywano w wieku kluczem i bramą od Pomorza. W skład powiatu chojnickiego wchodzi 5 gmin. Gmina Miejska Chojnice, Gmina Wiejska Chojnice, Gmina Brusy, Gmina Czerst, Okonarzyny. 21 jednostek organizacyjnych tworzy struktury powiatu ze szpitalem specjalistycznym, największym szpitalem w regionie. Powiat Chojnicki jest jednym z niewielu samorządów prowadzących i finansujących muzeum. I gdy się chwalimy w sumie, że mamy muzeum, tylko szkoda, że musimy niestety finansować. Nie mamy możliwości, nie utrzymujemy pomocy. Kiedyś była pomoc ministerstwa, dzisiaj niestety 1 000 000 złotych. Może stety, bo bardzo się cieszę, że jesteśmy dumni, że mamy muzeum, ale musimy niestety finansować. Prawdopodobnie. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, które znajdują się od 15 szkół i placówek oświatowych. W tym też zespoły szkół specjalnych. Powiatowa Pulsa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Na terenie powiatu działają też 3 warsztaty terapii zajęciowej oraz 223 organizacje pozarządowe. Sięgając nieco do historii, warto wspomnieć, że na terenie naszego powiatu zachowały się elementy dziedzictwa kulturowego, kultury materialnej, plemion gotów oraz zabytki z okresu średniowiecza i późniejszych okresów. Stolicą powiatu są Chojnice, które były barownym grobem już w XI-XII wieku. Nasz powiat jest dobrze skomunikowany. Przechodzi tu droga krajowa nr 22, drogi wojewódzkie, łączące między innymi 235, łączące się z drogą krajową nr 20. Od kilku lat mamy obwodnicę Chojnic, która znacznie obciążyła centrum miasta i uzupełniła ruch samochodowy. Codziennej samorządowej pracy dla powiatu wychodzimy naprzeciw wyzwaniom współczesnej gospodarki oraz potrzebom nowoczesnego biznesu, innowacyjnym metodom edukacji ludzi młodych. Poszukujemy takie miejsca, jak to miejsca promocji, rozwiązań innowacyjnych, przestrzeń łączącą dokonania sfery badawczo-naukowej z potrzebami biznesu i wymagania konsumentów. Jesteśmy przekonani, że również tutaj, z dala od miejskiej metropolii, powinniśmy wspierać interakcje biznesu ze środowiskiem naukowym, ale również z klientami traktują technologię jako narzędzie innowacji, a nie cel sam w sobie. Uważamy, że naszą misją jest wspieranie rozwoju powiatu chojnickiego i samych Chojnic jako jednego z wiodących ośrodków subregionu południowego województwa pomorskiego poprzez aktywne pozyskiwanie innowacyjnych inwestorów oraz zapewnienie im optymalnego wsparcia w rozwoju nowoczesnych technologii, rozwiązań organizacyjnych, współpracy ze środowiskiem naukowym oraz oferowanie dostosowanych do potrzeb usług. O tym przedsiębiorcom udostępniamy inkubatory przedsiębiorców. Inkubowane firmy mają tu zapewniony dostęp, w tym obiektu, na preferencyjnych zasadach do sprzętu i usług oferowanych przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, jak również możliwość wynajęcia powierzchni budowy w dostawkach konkurencyjnych do rynku. Od niedawna w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach funkcjonują 3 laboratoria. I to są laboratoria, które mają na celu przetwarzanie dźwięku i obrazu, szybkiego produkowania oraz odnawialnych źródeł energii. Każda z pracowni została wyposażona w nowoczesne urządzenia pozwalające prowadzić prace badawczo-rozwojowe w terenie, programować roboty sterowane za pomocą najnowszych osiągnięć technologii biomedycyny, a także realizować indywidualne projekty graficzne na bazie fotografii, czyli technologii skanu 3D. Wyposażenie laboratorium odnawialnych źródeł energii jest mobilne, co umożliwia realizację badań efektywności wykorzystania energii słonecznej lub wiatrowej w wielu różnych lokalizacjach. Pojęcie innowacji wymaga zainteresowania, zwłaszcza ludzi młodych, którzy stanowią realny potencjał społeczny i gospodarczy naszego regionu. Stąd nasz pomysł na eksperymentalne uruchomienie
rok temu w sąsiedzkie centrum wystawę zatytułowaną Chojnice Człowieka Natury, czyli eksperyment z koegzystencji, ukazuje charakterystyczne dla powiatu chojnickiego oraz przyległych do jego terenów elementy przyrodnicze i historyczno-kulturowe. Ekspozycja to przestrzeń doświadczalno-edukacyjna miejsc naukowych zabaw. W obrębie wystawy zaprojektowano 13 stanowisk interaktywnych wyróżniających do wczesnej formy przekazu, przeznaczone szczególnie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ale nie tylko. Mam nadzieję i zachęcam Państwa po obradach do odwiedzenia eksperymentalnych. Grami, idziemy, zaproszę Państwa na prowadzę, opowiem, będzie taka potrzeba. Ale chciałbym, żeby Państwo zobaczyli. Warto jeszcze dodać, że w kompleksie budynków, który znajdujemy, swoje nowe i nowoczesne siedziby znalazły dwie ważne instytucje. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz Poradnia psychologiczna rodziny. Szanowni Państwo, jako powiat jesteśmy stale zorientowani na pozyskiwanie środków zewnętrznych, unijnych czy innych. Na przestrzeni ostatnich 12 lat, od roku 2004, czyli od momentu naszej akcesji do Unii Europejskiej, powiat chojnicki jako samorząd oraz gminy tworzące powiat złożyły 1433 projekty w 13 różnych programach operacyjnych na łączną kwotę 1 384 655 000 zł. Z tą kwotą dofinansowanie, które uzyskaliśmy, to kwota 889 573 000 zł. To są ogromne kwoty. Jak opracowanie robiliśmy z tego wystąpienia, to sami właściwie byliśmy zdziwieni. Ale naprawdę, proszę Państwa, liczby mówią za siebie. I to jest dla nas wszystkich bardzo, bardzo dobrym przykładem wykorzystywania pieniędzy unijnych, które pozyskaliśmy. To są konkretne kwoty, przekładające się na bardzo konkretne przedsięwzięcia wpływające na jakość życia naszych mieszkańców, na standardy funkcjonowania gospodarki, edukacji, turystyki, kultury, ochrony zdrowia i szczególnie infrastruktury i bezpieczeństwa. W prezentacji umieściliśmy tylko niektóre przykłady wykorzystujące w skali pieniędzy, jakby chociażby nasz wielki turystyczny sukces pod nazwą Kaszubska Marszuta. Jakoś kilkudziesięciokilometrowa sieć nowych ścieżek doskonałej jakości i ponad 160 km oznakowanych tras w ramach projektu budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszuta, stanowiącego wraz z mostem zwodzonym w małych wspólnych gaciach markowy produkt turystyczny, którego wiele samorządów ma zazdrościć. W miejscu przypominam, że most zwodzony w Chojnicach jest to pierwsza inwestycja turystyczna, turystykę. Myśmy zakładali od samego początku, że most będzie promował ten teren. I dzisiaj z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, ci niedowiarki, którzy mówili, po co to robicie, że to jest atrakcja turystyczna. To jest atrakcja turystyczna, gdzie właściwie turyści, którzy wypoczywają, bardzo chętnie przyjeżdżają, patrzą faktycznie, jak ten most funkcjonuje. Zapewniam Państwa, że na tym przestaniemy. I ośmielam się powiedzieć, że czym na poparcie naszego projektu to sejmiku zarządu województwa. W tej chwili priorytetem jest dla nas szkolnictwo zawodowe i wspieranie zdolnej młodzieży. Powiat chojnicki jako partner samorządu województwa pomorskiego będzie realizował projekt zdolnie pomorza. Powiat chojnicki w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego. Całkowita wartość projektu 566 000 zł. Jak Państwo wiedzą, projekt ukierunkowany jest wdrożenie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych, uzdolnionego w ramach projektu innowacyjnego Pomorskie Dobry Kurs na Edukację. W obszarze, w zakresie matematyki, fizyki, informatyki. W obszarze edukacji zamierzamy zrealizować też projekt Szkoła Przyszłości. Zwiększanie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego. Projekt ten obejmuje wsparcie 8 szkół publicznych powiatu chojnickiego na poziomie ponadgimnazjalnym, prowadzących kształcenie ogólne. Celem głównym projektu jest poprawienie jakości edukacji w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację podstawy programowej szkoły publicznej.
i interdyscyplinarny. W formie dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych, geografii, CD i prawa. Partnerem realizacji projektu jest Wyższa Szkoła Gospodarki z Wydrowia. Wydana wartość projektu to ponad 6 milionów złotych. Wniosek przeszedł oceny formalne, został zakwalifikowany do oceny wykonalności. Mam nadzieję, że tak dalej pójdzie, dostanie to. Niezwykle ważna jest dla nas realizacja projektu w ramach przedsięwzięcia strategicznego kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniających potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy. Zdefiniowane w programie strategicznym w zakresie aktywności zawodowej społecznej aktywni pomorzane. Będą to projekty wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chodnickim, wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chodnickim, rozwój infrastruktury. Przedsięwzięcie strategiczne realizowane poprzez koncepcje dotyczące szkolnictwa zawodowego, zidentyfikowanie w procesie konkursowej. Opracowane przez nowe koncepcje wskazane zostały kluczowe branże dla rozwoju powiatu chodnickiego. Szczególnie mówimy o branżach zdrowie, serna gospodarka, elektronika, transport, logistyka i motoryzacja. Łączna wartość 13 milionów złotych. Mieszkając w powiecie położonym na terenie Parku Narodowego i Rezerwatu Biosfery Wolki Polskie oraz Zaborskiego Parku Krajowego, czy obszaru Natura 2000, mamy pełną świadomość odpowiedzialność w zakresie rozwoju środowiska. Dlatego szukamy do ekologicznych rozwiązań, m.in. poprzez realizację projektu poprawy efektywności energetycznej oraz rozwój poza Kronisko Przewodowskim, wiejskich opiekuńczych obszarach funkcjonalnych. Poprzez termomodernizację budynków, użyteczności publicznej i tak dalej. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego dnia 2 czerwca bieżącego roku. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach RPO. Termomodernizacja stan poznane 33 obiekty użyteczności publicznej, należące do 6 jednostek samorządu terytorialnego partneru projektu. Wartość projektu 30 milionów złotych. Tym wartość zadań dla powiatu chojnickiego 7 294 000. Poziom dofinansowania w granicach 83,56% kosztów kwalifikowania. Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Regionu wynosi 22 897 000 złotych. W tym dla powiatu chojnickiego 5 380 000. Natomiast w ramach programu przebudowujemy kolejne drogi. Robimy też dokumentację na poszczególne odcinki dróg, licząc na pozyskanie kolejnych środków. Działamy również w ramach zintegrowanego porozumienia terytorialnego zawartego pomiędzy Województwem Pomorskim a wspólną reprezentacją miejską obszarów funkcjonalnych Policy Szów. Tu na realizację czeka 11 dużych projektów. Między innymi utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz z ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chodnicko-Szułowskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Czy też utworzenie oddziału diabetologii w szpitalu specjalistycznym w Chodnicach. Przedsięwzięcia są odpowiedzią na wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych dla całego miejskiego obszaru funkcjonalnego Chodnicy Szów. Mógłbym jeszcze długo wyliczać, co już się udało, a co jeszcze mamy w planach, ale chyba wyczerpamy czasu. Chcę tylko podkreślić, że mimo ogromu pracy osiągnięć postępu na drodze rozwoju powiecie chodnickim ciągle drzemie ogromny potencjał, a pomysłów na jego wykorzystanie nam nie brakuje. Jesteśmy otwarci na współdziałanie w każdym obszarze ze wszystkimi instytucjami, którym tak jak nam, na sercu zawodowo samorządów lokalnych i mieszkańców. Mam nadzieję, że pan marszałek się nie obrazi, jeśli kończąc to wystąpienie w naszym wspólnym imieniu oraz pana burmistrza Brudz, zaproszę państwa już teraz na dożynki województwa pomorskiego, które odbędą się w Prusach 11 września. Myślę, że będą są na zaproszenia, ale już proszę przyjąć zapisać w kalendarzu wiadomości. A tymczasem życzę owocnych obrad i udanego pobytu w rodzinnych krajach powiatu chodnickiego. Przepraszam za takie wystąpienie dłuższe, ale chciałem przedstawić państwu pracę najwięcej informacji o powiecie chodnickim. Dziękuję bardzo. W 98 roku należałem do grupy chodniczych, którzy bez kompleksów zagłosowali za przynależnością do Pomorskiego i bez kompleksów w tym regionie chcieliśmy być i jesteśmy.
zmianie wizerunku Chojnic, bo o tym chciałbym mówić przez ostatnie 18 lat, ja jestem pełnoletnim burmistrzem, mam zaszczyt 18 lat, 18 rok sprawować swój urząd. O tej zmianie wizerunku decydowały trzy, moim zdaniem, najważniejsze czynniki. Pierwsze to polityka regionalna naszego województwa, czyli zarząd serii miasto, ta relacja, gdzie my jesteśmy podmiotem tej polityki. Drugi czynnik to Unia Europejska i szanse, które dla nas się stworzyły, dla miasta Chojnice, których by nigdy nie było, gdyby nie Unia Europejska. Pokażę Państwu te wielkie inwestycje, których nigdy byśmy sami nie wykonali. Nigdy. Nie byłoby na to żadnych szans. Ani cywilizacyjnie, ani ekonomicznie. I trzeci aspekt, czy trzeci warunek, to zgoda. Starosta, wójt i burmistrz. Zawsze razem w naszym zgodzie. Muszę Państwu powiedzieć, że miasto Chojnice, wokół miasta jest gmina Chojnice, 18,5 tysiąca mieszkańców. My traktujemy was samorządy jak jedność. O Chojnicach mówimy, że jesteśmy kluczem i bramą Pomorza. Tak powiedział nas Jan Długosz w 1454 roku na początku wojny 13-letniej, zakończonej drugim pokojem Prońskim w 1460 roku. Zabytki z tamtych czasów są w Chojnicach. Piękna bazylika. I tutaj chciałbym się zatrzymać. Miasto Chojnice było pierwszym samorządem, który był beneficjentem środków unijnych na rewitalizację kościoła. Pierwszy, czyli my byliśmy beneficjentem, kościół był naszym partnerem. To już jest wiele lat temu. Zgoda marszałka i zarządu województwa umożliwiła nam taką realizację. Zabytki z tamtych lat są dzisiaj w Chojnicach na Wydziowie Dzielenki. Na Chojnickiej Stolicy. Paszty, bramy, mury, na Wiśniańce. Tak wyglądały Chojnice w czasach bardzo mądrego króla, jakim był Kazimierz Jagiellończyk. Ponieważ on tak samo jak Malborka nie zdobywał Chojnic, tylko wykupił Chojnicę od załogi czeskiej, której Krzyżacy nie płacili żołdu. Po zakończeniu tej wojny właśnie klucz i dama Pomorza przyjechało do Chojnic i wtedy Chojnice w historii naszego kraju odcisnęły największe piękno. Nie mieliśmy nigdy zamku, natomiast miasto było ogrodem warownym, otoczonym jeziorami, basztami i bramami. Zachowały się po tej chwili mamy 5 baszt. Przejście na naszą warstwę, jedną budowaliśmy i bramę Czuchowską. Tutaj jest taki najważniejszy graf, który zawsze pokazuje w czasie prezentacji. Mówi się o nas, strefa peryferyjna, województwa, jesteście skazani na porażkę. My to skazanie na porażkę staraliśmy się przekuć sukces. Bo z jednej strony wraz z Czuchowem jesteśmy południową osią rozwoju województwa, z drugiej strony, jak Państwo widzą, do dużych miast mamy ponad 100 km. Ale wokół Chojnic są mniejsze miasta, tak jak Tuchola, Człuchów, Czes. Staraliśmy się być, staramy się być ponad lokalnym centrum dla tych mniejszych miast i alternatywą w sferze handlu, usług, kultury, przemysłu, sfery wytwórczej dla ludzi, którzy zamieszkują tych samorządów. No, więc powiat tucholski, sępoleński, czuchowski i chojnicki. My nie jesteśmy codziennym beneficjentem rynku pracy metropolii miejskiej. Jeszcze nie jesteśmy, ale za chwilę będziemy w dalszej części powiem dlaczego. W tym mieście nie legł podstaw strategii rozwoju miasta Chojnice, która lokuje nas w strefie peryferyjnej województwa, ale z drugiej strony stwarza nam szanse i możliwości. Nie mamy tak dobrze jak mieszkańcy Karku, Lejkerowa, którzy mogą dojechać do miasta do pracy. My sami te miejsca pracy musimy tutaj tworzyć albo wyjechać i zamieszkać w tym mieście, poszukując tych miejsc pracy. Rozpoczęliśmy w Chojnicach i to jest wizytówka, ja tylko chciałbym taką krótką retrospekcję po Chojnicach Państwu pokazać. Zapraszam na Stary Rynek, który w 2008 roku został uznany przez Polski Związek Urbanistów za najlepiej zrewitalizowaną strefę publiczną w Polsce. My tutaj nie kryjemy, że wzorowaliśmy się na mieście partnerskim Amsterdam w Niemczech i na mieście holenderskim Walmart. Zapraszam na rynek, długo można byłoby mówić, ale na pewno efekt jest bardzo dobry po lewej stronie. Pracy budowlanej, po prawej stronie pracy już wykonane. Tak wygląda rynek z lotu ptaka z pięknym ratuszem. Tutaj bardzo ciekawa kompozycja zabytków. Nadwiślański gotyk i kościół barokowy. W niewielu miastach obok siebie są dwa zabytki w takich stylach architektonicznych. Jeszcze mamy włoską klasycyczną fontannę na Starym Rynku. Miejsce szczególne dla Chojniczan i dla turystów. To jest stary szpital w Chojnicach, zrewitalizowany dzięki środkom unijnym. Nigdy miasto Chojnice nie znalazłoby 26 milionów złotych na rewitalizację takiego dużego obiektu. Tu dzisiaj są biblioteki, funkcjonują stowarzyszenia i wiele innych cennych inicjatyw.
26 milionów. Przypomnę, budżet końcowy jest po prostu 20 milionów złotych. Musieliśmy skupiać się tylko i wyłącznie na jednym zadaniu. To jest właśnie bazylika, o której mówię przednio. Tak wygląda dzisiaj po rewitalizacji. To jest kościół właśnie gimnazjalny, czyli kościół barokowy. Przepiękny, zapraszam szczególnie do wnętrz tego kościoła. Baszty, które dzięki środkom unijnym odbudowaliśmy. Nie było tej baszty, która tutaj jest w fosie. W tym miejscu odbywają się sławne noce poetów. Rewitalizacja szkoły. No i rzecz najważniejsza, obwodnica południowa miasta Police. My nie zrobiliśmy błędu Starogardu Gdańskiego ani Kościerzyny, czyli nie nakłanialiśmy Generalnej Dyrekcji do inwestowania w przejście drogi krajowej przez miasto Police. My od razu porozumiewaliśmy się, budujmy obwodnicę, natomiast miasto samo znajdzie środki na przebudowę arterii wewnątrz miasta. Dzięki zarządowi Województwa Pomorskiego dostaliśmy takie środki z Unii Europejskiej. Dlatego najpierw powstała obwodnica, a potem przebudowaliśmy środek miasta, czyli dawną Berlinkę. To jest 15 km obwodnicy południowej, droga klasy GP, która od 8 lat jest z nami. I miasto Konice jest pierwszym miastem po Trójmieście, które tak dużą obwodnicę zbudowało ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej, jeżeli Państwo myślą o Konicach, to pewnie Wam się od razu też wyświetla w cudzysłowie miejscowość Harzekowy. Sławna miejscowość z pięknym jeziorem, 1350 hektarów, połączone to jezioro rzeką Rudą z innymi jeziorami, Wyspami Konickim, Lub Żeglarskim. Tutaj również porozumienie Urząd Marszałkowski, Powiat, Miasto, Gmina, przebudowa arterii komunikacyjnej ze ścieżkami rowerowymi do miejscowości Harzekowy i wewnątrz miasta. Sławne rondo biszkoptowe, taki kształt dlatego, ponieważ 5 ulic wchodzi w to rondo, również tutaj wspólne porozumienie miasta i powiatu. Układ drogowy końca Harzekowy, to o czym mówiłem. Te ścieżki rowerowe zapoczątkowały boom w budowie ścieżek rowerowych w Konicach i mamy ich, jak Państwo rozpatrzyli, ponad 100 km. Przebudowa również, ciekawa sytuacja, miasto Konice jako pierwsze zaproponowało jeszcze za kadencję pana marszałka Jana Zalewskiego montaż finansowy złotówka za złotówkę, który już jest modny. Ale to wtedy się właśnie miało, kiedy przebudowywaliśmy różne skrzyżowania i komunikacje wewnątrz miasta Konice. Drogi osiedlowe to newralgiczny punkt każdego miasta. My zbudowaliśmy w ciągu tych 18 lat nowych 85 ulic osiedlowych za ponad 100 milionów złotych. Port jachtowy, ciekawa inwestycja historyczna. Poza granicami miasta zbudowaliśmy port jachtowy w miejscowości Harzekowe. Tutaj udało nam się porozumieć dogadać z panem marszałkiem Kozłowskim, kontrakt wojewódzki, pieniądze z Ministerstwa Sportu i pieniądze miasta Konice. Port jachtowy wydłużył sezonowość Harzeków, no i przede wszystkim stworzył możliwości do uprawiania żeglarstwa na wyższym poziomie niż tylko i wyłącznie optymist. To są piękne, dobre jednostki jachtowe czy jachty turystyczne. Stadiony, koniczanki, kilka orlików, to wszystko, co się dzieje w innych miastach, z tego też skwapliwie skorzystaliśmy. Modra, jak to również boisko. I rzecz bardzo ważna. W Konicach nieopodal ratusza, w parku tysiąclecia, przebudowują się domu jezioro. To jezioro osuszono, a miejsce to jest naturalnym bordelem rzutów wód deszczowych dla miasta Konice. Dzięki środkom unijnym i decyzjom zarządu Województwa Pomorskiego my odbudowaliśmy układ retencji wód deszczowych, gdzie mamy swoje zbiorniki retencyjne, trzy jeziorka połączone kanałami i przepiękny 17-hektarowy park, który warto odwiedzić. Zegar słoneczny, skatepark, ścieżki edukacyjne, jeziorka, można połowić ryby, można odpocząć, ścieżki rowerowe, fitness. To wszystko środki miejskie i środki gminy. Nigdy byśmy tego jako Koniczanie nie byli w stanie zbudować. Tak park wyglądał kiedyś, czyli nieciekawie, tak wygląda dzisiaj. Z wyspą, na której jest ogród botaniczny. Zapraszam, można naprawdę wspaniale odpocząć. Jakie mamy plany? To jest właśnie to, czego naprawdę. Węzeł integracyjny transportowy da szansę Koniczaną na dojazd do metropolii trójmiejskiej i na powrót tego samego dnia. Uważam, że nawet Koniczanie pojadą do pracy i wrócą. Bezrobocie w mieście Konice jest na poziomie około 8%, czyli niższe niż średnie w kraju. Na terenie gmin 11-12. Rąk do pracy nie ma. Mostostwa przyjmuje, Skiba przyjmuje pracę 400 Ukraińców. Przed nami różne problemy, ale wiadomo, że każdemu zależałoby na tym, żeby alternatywny rynek pracy też był otwarty.
Projekt kupiono na 62 miliony złotych. Jedeński dworzec 1871 rok. Wyspowy, chcemy tą wyspowość przerwać, czyli tunel podziemny. Program miejski rower, nowy dworzec autobusowy, dworzec kolejowy. Pełna integracja ścieżkami rowerowymi tego miejsca z systemem ścieżek rowerowych w mieście. Złożyliśmy projekt w terminie jako pierwsi. Mamy nadzieję na pozytywne decyzje zarządu województwa. Drugi projekt to dzisiaj Państwo będą głosować przyjęcie pomocy publicznej od miasta Chojnice. Będę podziękować Panu Marszałkowi Zarządowi Województwa za współpracę. Otóż chcemy zaprojektować zachodnie obejście miasta Chojnice i chcemy przełożyć na długości 5 km drogę wojewódzką 212. Miasto Chojnice przekazuje środki i miasto Chojnice chce być partnerem finansowym również w budowie tego obejścia zachodniego miasta Chojnice. Dla nas to jest rzecz bardzo ważna, ponieważ obwodnica południowa wyrzuciła z miasta Tiry, ale mamy trzy drogi wojewódzkie. 212, 235, 240 w granicach miasta, gdzie przez miasto też samochody przejeżdżają. Dzięki tej obwodnicy ograniczymy ruch samochodów o 40% przez centrum miasta. To jest policzone, zmierzone, mamy koncepcję szczegółową tego zadania. Chojnickie Centrum Kultury polegliśmy z tak zwanym Balturium, stworzyliśmy wielki projekt, widzieliśmy na środki norweskie, niestety samorządy, jak Państwo wiecie, środków norweskich nie otrzymały. Mamy nowy projekt, uzyskaliśmy akceptację w kontekście termomodernizacji i rozpoczynamy budowę Chojnickiego Centrum Kultury. Nie mam tutaj czwartego projektu, który jest dla nas bardzo ważny, to jest gospodarka wodami deszczowymi i opadowymi. Chcemy w Chojnicach budować kolejne foldery zrzutów wód deszczowych, zbiorniki retencyjne, po to, żeby tą gospodarkę porządkować. Są osiedla, na których nie ma kanalizacji deszczowej. Mieszkańcy nie są w stanie zagospodarować wód deszczowych w granicach swojej nieruchomości. Ten problem musi rozwiązać miasto. I ten problem chcemy właśnie rozwiązywać w najbliższym czasie. Chojnickie imprezy, które mogę Państwu polecić, od Nocy Poetów poprzez memoriale rzekarskie, zlot pojazdów zabytkowych, za tydzień w niedzielę, jeżeli Państwo macie pieska, zapraszam na wystawę psów rasowych, Kaszubską, w Chojnicach. Dni Chojnic, zawsze pierwszy, ostatni wywiad, przepraszam, czerwca. Festiwal Sztuki Ulicznej, następnie Festiwal Folkloru, Chojnicka Noc Poetów, Chojnickie Filmobranie. Walory przyrodnicze są Państwu ogólnie znane. Nie będę mówił o Parku Narodowym Wory Polskie, czy o naszej przyrodzie, bo gmina Chojnice, która otacza miasto Chojnice, jest najpiękniejszą gminą w Polsce. Nie mówię nikomu, ale powtarzam to za panem wójtem i takie mam przekonanie. Piękne są też Brusy, Czerski, Konarzyny, ale gmina Chojnice jest gminą szczególną, bo otacza miasto Chojnice. Nasze partnerskie miasta, Enzdeten, Mosty na Białorusi i Polski Szewczenkowski, to są miasta, które mają wiele wspólnego z historią Polski. To Państwo dokładnie wiecie. My nie chcemy tylko współpracować z naszymi przyjaciółmi Niemcami. Chcemy też tą przyjaźń przenosić na wschód, czyli na Ukrainę i na Białoruś. Proszę Państwa, gdybym miał tak krócej, niż to uczyniłem, dajcie mi jeszcze jedną minutę, w obszarach polityki społecznej i końcu zareklamować. Jeżeli chodzi o kulturę, teatr absurdyczny, teatr repertuarowy, teatry uliczne, sukcesy tancera i folklor. Mamy naprawdę silny artykuł. Sport. Chojniczanka w pierwszej lidze, Red Devils, ekstraklasa, żeglarze, bokserzy. Zainteresujcie się, naprawdę świetnie reprezentujemy Wyspę Pomorską. Historia. Wojna 13-letka, o której mówiłem. Druga wojna światowa, szarża pod Krojankami. Wiele zabytków z tamtych czasów. Wojna śmierć. Smutne miejsce, w którym zginęło około 2000 Polaków. Przemysł, bo o tym nie mówiłem. Moskostal, Millennium Bridge w Londynie, wiele konstrukcji stalowych na całym świecie, firma Seco, przetwórstwo spółek morskich, firma Skiba, zakłady mięsne, firma Ginter, Polkom, Mepik, Zrem, CNT, Polipol. Jest przemysł w Chojnicach. Są firmy od 1100 osób do kilkuset. One funkcjonują i się rozwijają. Są wspierane też środkami unijnymi. Gdyby nie Unia Europejska, te firmy stałyby w miejscu technologicznie i nie rozwijają się. Turystyka. Park Narodowy Bory Polskie, Zaborski Park Krajobrazowy, gminy powiatu chojnickiego, rzeka Wydasko, Negacie, Harzykowy, Wunka, Bachorze, kajaki, żaglówki, to wszystko. Zabytki, mówiłem, pokazywałem, Gotyk, Baro, Secesja, to wszystko jest w Chojnicach. I miejsca szczególne, to Starówka, Park Tysiąclecia i wiele innych miast. Proszę Państwa, ja na koniec chciałbym powtórzyć coś, co... To szpital jest miejscem szczególnym, ja ze względu na stronę się obecność Leszka Wony, to szpital nic nie mówię, bo wiem, że on na pewno zreklamował.
wyszło, że szpital pod względem chociażby ilości zatrudnionych osób jest drugim co do wielkości zakładem pracy w mieście, tak? To jest ponad 800 osób i jest na pewno miejscem, którego korzystają nie tylko chodniczani, mieszkańcy naszego województwa, ale też innych regionów. Tak? Proszę Państwa, ja chciałem powtórzyć to, co powiedziałem w pięknym miejscu, przy baraku. Mam tutaj zaszczyt i szczęście, że jest Pan Marszałek Strug, jest Pan Marszałek Kozłowski, jest Pan Marszałek Biernacki. Chciałem bardzo podziękować. Przez te 18 lat współpracy udało nam się wiele. Powiedziałem wówczas, że Marszałek Zaremski dał mi skrzydła, Marszałek Kozłowski i Biernacki nauczyli mnie latać, a Marszałek Strug dalej pozwala mi latać. Bardzo dziękuję. Za te wcześniejsze wystąpienia pana starosty i pana burmistrza, dlatego że usłyszeliśmy tutaj wiele ciepłych słów pod adresem samorządu regionalnego i osób związanych z samorządem regionalnym, ale też dlatego, że w sposób konsekwentny od wielu lat nie tylko obaj panowie, ale też i władze gminy powiatu wojewódzkiego, także Człuchowskiego. Powiem, że na tej sali są też osoby reprezentujące powiat Człuchowski. Robiły naprawdę dużo, żeby pokazać i udowodnić, że swego czasu to była dobra decyzja przyłączenia tych ziem do województwa pomorskiego. I na co dzień wiele czynicie. My to dostrzegamy nie tylko wtedy, kiedy osobiście przyjeżdżamy do Chojnic, do gmin powiatu chojnickiego, do gmin powiatu czuchowskiego, ale dostrzegamy to również z Gdańska. Czynicie bardzo dużo dla zachowania odrębności kulturowej. Wydajecie olbrzymie środki, aktywizujecie wiele organizacji pozarządowych dla kultury. Ja to specjalnie podkreślam. Nie mówię tylko o drogach, nie będę powtarzać tych akcentów, które dzisiaj słyszeliśmy. Ale troska o dziedzictwo kulturowe cechuje naprawdę dobrych liderów, dobrych przywódców. I Państwo spełniacie absolutnie te kryteria. Mało tego, macie wizję rozwoju tych ziem i ją konsekwentnie realizujecie. I w powiecie czuchowskim, i w powiecie chojnickim. Należą się Wam wielkie słowa uznania. Za to bardzo, bardzo dziękujemy i jestem o tym absolutnie przekonany, że będziemy mogli w kolejnych latach, samorząd regionalny będzie mógł w kolejnych latach uczestniczyć w wielkim procesie rozwoju i społecznego, i gospodarczego tych ziem. Chcę również gorąco podziękować Państwu za przyjęcie sejmiku pod swoje rachy, bo to jest też niezwykle ważne, że ta symbioza trwająca już od wielu lat jest tutaj naoczniana opinii publicznej też w formie wyjazdowego posiedzenia sesji sejmiku województwa pomorskiego, jakby nie było regionalnego parlamentu i że możemy tutaj rozmawiać i o najważniejszych sprawach, które dotyczą samorządu regionalnego, dotyczą naszego regionu, ale dotyczą ziemi chojnickiej, czy też ziemi czuchowskiej. Panie Dyrektorze Środowości, proszę Państwa, punkt 8.14 i 8.15 zgodnie z tradycją. Poprosiłem, aby Pani Dyrektor mówiła dwa projekty uchwały, czyli zmianę budżetu oraz autopoprawką oraz zmianę WPF-u wraz z autopoprawką. To są tak, druki 343, 343A, 344, 344A. Proszę bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmie, chciałabym prosić o przyjęcie zmiany budżetu województwa. Zmiana w oparciu o przygotowane przesunięcia dotyczy zwiększenia dochodów wydatków o kwotę 6 169 797 tysięcy. Wszystkie zmiany zostały omówione na poszczególnych komisjach. Jeżeli było jeszcze jakieś pytania, to będę do dyspozycji. Mamy jeszcze autopoprawkę do tej uchwały. Autopoprawka w zakresie transportu dotyczy zwiększenia planu dochodów o kwotę 50 tysięcy złotych. Zarówno po stronie planowej, jak i wydatkowej 50 tysięcy, którą
wprowadzamy. Jest to w związku z pomocą finansową udzieloną przez gminę Chojnice, miasto Chojnice, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej do zatrudnień po wejściu do nowego miasta Chojnice. Jest jeszcze zmiana w dziale 921 teatry. To jest zmiana porządkowa w związku z oszczędnościami przetargowymi. Rozszerzamy nazwę zadania. Dotyczyło zadanie budowy budynku przeciwpożarowej i teraz rozszerzamy również poza. Dziękuję. Przedstawiony projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Komisji Strategii, Zdrowia, Komisji Nauki, Komisji Rolnictwa. Otwieram dyskusję nad przedstawionymi projektami. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku nr 343 i 343A, czyli wraz z poprawką, proszę o podniesienie ręki. Jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za projektem głosowało 21 radnych. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku nr 343 i 343A. Czyli wraz z poprawką.